17 czerwca 1990. 17 czerwca 1990? Tak. Puchar Polski? Ostatni mecz trenera w Legii. Puchar Polski, tak? Z GKS-em Katowice. No właśnie. Też z GKS-em. I pytanie, czy to dzisiejsze spotkanie z GKS-em jest ostatnim spotkaniem trenera przed własną publicznością? No, trudno mi się jakby do tego ustosunkować. W każdym razie, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam w kontrakcie taką klauzulę, że w momencie utrzymania zespołu w pierwszej lidze automatycznie kontrakt jest przedłużony o kolejny rok. Także wszystko jest teraz w rękach jakby prezesa. No właśnie, prezesi chcą, to teraz trzeba tylko się zastanawiać, co dalej z tym Stomilem już pod kątem przyszłego sezonu. No na pewno chcielibyśmy utrzymać zawodników wyróżniających się i tutaj jakby trzon zespołu. Dlatego wszystko będziemy w tym kierunku robić, żeby utrzymać i wzmocnić odpowiednio na niektórych pozycjach, żeby ten zespół jeszcze lepszy był niż w tej rundzie wiosennej. Nie ma co ukrywać, trener miał nosa do transferu zimą i Hempel, i Lech, chociaż nie do końca chyba się sprawdził tak, jak się miał sprawdzić, i Piceluk dużo wnieśli ożywienia do gry zespołu. Trzeba ich teraz zatrzymać chyba. Ja myślę, że cała czwórka, jeszcze Paweł Kaczmarek, to są zawodnicy, którzy bardzo dużo wnieśli. Ja naprawdę uważam, że nie tylko ta czwórka, ale ci zawodnicy, którzy byli z nami już od czerwca, oni zebrali jakby przez pierwszą rundę bardzo dużo doświadczeń, które procentowały jakby w dalszej części sezonu na wiosnę, tak? A te transfery rzeczywiście uważam wszystkie za udane. Jestem bardzo zadowolony. Tutaj nie zgodziłbym się z panem, jeżeli chodzi o Grześka Lecha. To jest zawodnik naprawdę, który bardzo dużo dawał tej drużynie. I myślę, że również będziemy rozmawiać i z Grześkiem, czy jego interesuje jakby przedłużenie umowy i z Kaczmarkiem, i z Picelukiem, i z Hempelem, z całą tą czwórką, ale tak samo wszystkim zawodnikom kończą się kontrakty w czerwcu i tak jak powiedziałem, będziemy chcieli zawodników wyróżniających się na pewno utrzymać No więcej nie mogę w tej chwili nic powiedzieć, bo dopiero od przyszłego tygodnia zaczniemy nad tym wszystkim pracować.